Witam Was bardzo serdecznie, drodzy Państwo. Ja jestem Towarowy, to jest kolejny odcinek symulatora Train Sim World 2. W dzisiejszym odcinku pojedziemy sobie pociągiem towarowym. Nigdy nie chciałem tego robić w maszynie, jednak w Train Sim World możemy dzisiaj to wykonać. Pociąg towarowy. Misja Q358, towarowy mieszany z Indianapolis do Cumberland. Po prawej ten pociąg mieszany do Cumberland, Virginia Avenue, gdzie przejmie go kolejna załoga. Czas misji około 90 minut. Będziemy jechać pociągiem, który jest długi, no prawie 0,6 mil. Więc no, trochę jest i no, 1545 ton. Sama to chyba mówi za siebie. Semafor mamy podany zezwalający na jazdę, ale my wejdziemy sobie w zakładkę hamulca. Zmienimy sobie auto brake na cutie zamiast cutout i tu breaki na lead zamiast na trail. I to sobie zapiszemy. Wyjdziemy z menu. Weźmiemy, zejdziemy tutaj. Dołączymy pole generatora. Wejdziemy do szafy. Załączymy dostępną moc i chłodnie, a nie, chłodnie nie musimy. Chociaż może by się przydała. Rewerser. Kierunek naprzód, hamulec automatyczny zwalniamy. Dajmy sobie jeszcze pit valve na 105. O! Jakoś, że mamy więcej wagonów, może się przydać. Więcej hamulca. Napinamy nasz skład. Lokomotywa sama z siebie pomału wchodzi na obroty, więc jak ja dałem tu mocno piątkę od razu, to za nim ona dopiero na 80, a na piątce pamiętam, że już prawie 100 miała. O, już 100 miga. Więc pomału wchodzi na obroty, dajemy sobie szósteczkę i zaraz nasz ostatni wagon powinien ruszyć z miejsca. No właśnie. Napinamy składzik, składzik jest napięty. Wszystko jest wszędzie napięte, więc zwiększamy naszą moc. I się rozpędzamy, jeszcze możemy zwiększyć moc. I się rozpędzamy jeszcze bardziej. Jest to pociąg nowiutki prawie z 2004 roku, więc ma coś takiego jak speed control. Target speed dajemy sobie. Przepraszam. Nie dajemy sobie, bo coś to może on nie ma speed control. Training sand? To nie. To jest piasek, to nie powinno być. Slow speed control. Mam kontrolę. Niekorem speeda się nie da uruchomić. Super. Czyli nie mamy niestety kontroli prędkości. Więc cóż, pojedziemy sobie i bez tego. Ale mamy hamulec dynamiczny. Mamy wszystko, co potrzebujemy tak właściwie. Zaraz przejdziemy przez ograniczenie do 45. Ono się zaraz zwiększy, no tylko cały skład musi przejechać na semafor. W tym symulatorze nam ułatwia to ten nasz licznik po prawej stronie. Normalnie byśmy korzystali z takich zakładki jak distance setup. Byśmy oszacowali naszą długość składu. No już tak bardziej realnie byśmy pojechali. A my nie musimy jechać w miarę realnie, tylko możemy jechać tak późno. Wagon już wyjechał za ograniczenie, więc dajemy większą moc. Silniki wchodzą na obroty. Najgorsze przy starcie jest napinanie wagonów, potem to już jakoś idzie. Że i za 900 yardów będzie ograniczenie do 35 godzin. Dlatego ja już wyzerowałem moc. Świetnie mocy dajemy neutralną. Dlatego, bo zaraz będziemy używać go na break. Już najlepiej wypadało zacząć. Teraz trzeba na nowo napinać skład. Czyli myślę, że na tej trójeczce sobie to na spokojnie zrobimy i napniemy. Wiadomo, w pociągach towarowych hamowanie ciała zbyt później. Myślimy napinanie składu przyspieszenia. Jak pociąg hamuje, to jednak te wagony uderzają się. Jest też to inne. Znaczy one się nie uderzają, bo one są na takich hamulcowych sprzęgach automatycznych. Ten skład jest napięty. To można odczuć o tym, że lokomotywa przyspiesza. Rozwiniemy to niestety nie wiadomo jakiej prędkości. Będziemy jechać tak 50-60 godzinę. Jest to lokomotywa towarowa, a nie pasażerska. Tory też to są typowo towary. Trochę tego z nami jedzie. No i widać. Jak jeszcze mamy włączony kontroli, sobie możemy wyjść. zobaczyć, jak to wygląda z zewnątrz. Niestety nie możemy przejść przez takie skrzyżowanie podczas biegu pociągu. Szkoda. A głośno jest tam, lepiej sobie usiądę. Co to za sygnał, tego nie wiem, ale widziałem zielony, więc myślę, że coś oznaczającego to samo te zielone światło. Albo jakieś inne ograniczenie prędkości. Bardzo przyjemne odgłosy czyszczącej kabiny. Co by się stało, jakbym zamykał drzwi? Niestety. Więcej mocy, moi panie, bo tu jest pod górę. Trochę zacząłem oszczędzić tą lokomotywę, ale jednak też oznacza to, że będziemy teraz jechać, nie wiadomo jak nam się odliczenie. Cały czas widzę 35 tu otrzymam. Nawet do pierwszej lokacji nie dojechaliśmy. Znaczy po prostu mamy jechać przez wszystko, aż dojedziemy do miejsca docelowego. W ogóle zapomniałem włączyć reflektorów. To tak inna kwestia. Ale ja dziś te tory były na tyle jasne, od tego, że jest północ. A tak jest na tyle jasne, że te tory widać i bez światła. Cały czas te 35. No dobrze. Próbowałem przed odcięciem opanować tą lokomotywę, ale nie udało mi się z miejsca ruszyć. No jak widzę, mówię, a dobra, tam zacznę nagrywanie. Na pewno się uda nagrać. No i się udało. Miałem rację. Możemy sobie w tych airbreakach zamniejszyć ten feedback, bo widzę, że on tu nie jest nasz taki potrzebny. Myślę, że jednak te 80 wystarczy spokoju. Nie wystarczy spokoju. Przedobrzyłem. Super. Teraz muszę na nowo napiąć wagony. Dobrze, myślę, że są odpowiednio napięte. Gazu i rozpędzamy się. Bo lekko straciliśmy prędkość przez mój błąd, niestety. Jednak ta stówka to dobra wartość. że odpuściliśmy moc ze względu na to, że nas tu jeszcze trochę wagony popchają. I zresztą widać, tu jest taki wskaźnik od siły, jaką przyspieszamy. No ten, jak to mówię, nie, że rozkład, tylko... No, tym co nam mówi, z jakąś siłą przyspieszamy. Czyli jak na przykład z ostrzej zahamujemy, to on będzie w górę, jak ostrzej przyspieszymy, to on będzie na dół. To właśnie widzimy, że aż przekraczamy dozwoloną prędkość. O. Już chyba temu udało nam się zaradzić. Jedziemy stabilne 35 mil na godzinę. Nawet pomału mniej. No i to 35 mil na godzinę chyba z nami pozostanie na dłużej. Semaforek? Dobrze, zielony pokazuje. Dobrze, i pierwszy punkt misji mamy wykonany. Mamy jechać dalej przez Sandwich na Berłan. Ładne jeziorko po prawej. Czy to rzeka? Wyglądało jak jeziorko. Bo się coś zaczynało, nie wiadomo gdzie. Coraz bardziej przypomina rzekę. Jak to mniej więcej na mapie wygląda. Na razie jedziemy po zawijasach. No i po takich zawijasach mniej więcej będziemy jechać. Tego co widzę. Czyli ta prędkość nam się powinna utrzymać przez dłuższy czas. Wszystko strzypi tak ładnie, to cię trzeszczy. Podoba mi się, podoba. A samochodzik sobie pojechał, po wybuchcie. Też mi się podoba, że ten ruch jednak jest konstantowany. A te samochody jeżdżą po tej wiadówce. Dobrze, dajmy więcej trochę powera. Coś tam lokomotywa za nie mogła i prędkość zaczyna spadać. Jeszcze więcej mocy, bo tu już pod górkę, ale tam to było, tak wiecie, napięcie rozmował, drodzy Państwo. A wagony myślę, że już się napinają pomału. jeszcze wytracamy tą prędkość. Co tam być? Odwrócenie jakieś. Nie, tej mocy więcej. No już pomału uniesienie opada. Poddaje się. No lokomotywa jednak ma moc, przyspiesza. Pod 1,2%. Wszystkie wagony przejrzeć. Właśnie, zapomniałem policzyć. Jak będziemy jechać sobie kamerką drogę powrotną, to policzymy. Tym razem zrobimy to z drugiej strony składu. Widzę, że ich tam jeszcze się ciągnie, a ciągnie. O, przejazd kolejowy. Współczuję tym, co muszą na nim czekać, aż te wszystkie wagony przejęte. No dobrze, to liczymy wagon 40 wagonów i dwie lokomotywy. 40 wagonów i dwie lokomotywy. To jest nasz skład dzisiejszy. Jest to ciągnąć, powiem wam. Jest to ciągnąć. Dobrze, że mamy chociaż w miarę nową lokomotywę. O tymi starymi, nie wiem, czy byśmy uciągnęli to wszystko. Prędkość cały czas pozostaje, nie? I musimy znowuż dodać mocy, gdyż już mamy jeszcze bardziej pod górę. Ale przed przejazdami powinniśmy używać tych sygnałów dźwiękowych. Kiedy się dzwonił dzwonek, to mrugały te lampki z przodu, a czemu to nam mrugały? śmiertelny. Ciekawe. Dźwięk pociągu, ja się nie chcę go przedłużać rozmowy. I dalej będzie wyglądała nasza podróż. W tym momencie, drodzy Państwo, zakończymy dzisiejszy odcinek. Dalsza część nas będziecie mogli Państwo podziwiać już w następnym odcinku. Komentujcie, subskrybujcie. Ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia. Na razie, cześć. Pa, pa.